Witam serdecznie, Piotr Rybak, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta. Jesteśmy dzisiaj na ulicy Lipowej, ale nie będziemy dzisiaj opowiadać o historii tej ulicy, skądinąd bardzo ciekawej, ale opowiemy o jednym wydarzeniu, które miało miejsce 5 grudnia 1793 roku. Mianowicie tego dnia do Sokołowa zawitał król Polski Stanisław August Poniatowski. Jak wiemy dobrze z historii, był to ostatni król Polski, a sama wizyta miała miejsce, kiedy król wracał z Sejmu Rozbiorowego w Grodnie. Sejm w Grodnie odbywał się w dniach od 17 czerwca do 23 listopada 1793 roku. I jego głównym zadaniem, jego głównym celem było zatwierdzenie drugiego rozbioru Polski. Rok wcześniej odbyła się miała miejsce przegrana przez Polskę wojna z Rosją, wojna w obronie Konstytucji 3 maja, w wyniku której Rosja, jak i Prusy dokonały drugiego rozbioru Polski. Zaborcy zażądali, aby sami Polacy zatwierdzili ten akt rozbioru. Dodatkowo celem Sejmu było odrzucenie postanowień Konstytucji 3 maja, czyli na przykład likwidacja liberum veto, likwidacja wolnej elekcji i zatwierdzenie tronu dziedzicznego, czyli takiego jak w większości innych monarchii europejskich było. Obrady toczyły się teoretycznie pod przewodnictwem króla. Król zwoływał Sejm, ale faktycznie władzę miał poseł rosyjski Jakob Siewiers, jako że cały zamek w Grodnie, gdzie odbywały się obrady, był otoczony przez rosyjskich żołnierzy. W Sejmie brał udział również Michał Kleofas Ogiński, właściciel Sokołowa. On pełnił funkcję podskarbiego Wielkiego Litewskiego, w związku z czym był zobowiązany do brania udziału w Sejmach. I tutaj powiemy sobie kilka słów o tej postaci. Michał Kleofas Ogiński był to wybitny człowiek. Urodził się w 1765 roku. Był to człowiek gruntownie wykształcony, znający języki, obyty w świecie arystokratycznym nie tylko Polski, ale też i Europy. Pełnił funkcje dyplomatyczne, pełnił misje dyplomatyczne w Wielkiej Brytanii, jak i w Republice Zjednoczonych Prowincji, czyli w obecnej Holandii. Sokołów odziedziczył po swoim ojcu Andrzeju, zmarłym w roku 1787 i właścicielem Sokołowa pozostał do roku 1808. Jest najbardziej znany jako kompozytor, skomponował m.in. słynny polonez Pożegnanie z ojczyzną, ale też inne utwory. W Sokołowie zapisał się jako bardzo dobry gospodarz, dbający o rozwój ekonomiczny miasta. Założył m.in. manufakturę pasów słuckich. Sprowadził też do Sokołowa grupę około 150 kolonistów francuskich z miasta Montbéliard. To jest takie około 30-tysięczne miasto położone we wschodniej Francji, w regionie Burgundia, nieopodal granicy z Szwajcarią. Ogiński, który brał udział w Sejmie, nie chciał brać udziału w tym upokarzającym dla Polski wydarzeniu. Trzeba tutaj od razu powiedzieć, że duża część szlachty zachowywała się bardzo lojalistycznie wobec Rosjan. Bardzo służdalczo wobec Rosjan. Wyprawiano m.in. uczty, na których pito zdrowie Katarzyny wznoszono. Toasty za cesarzową Rosji, która przywróciła w Polsce porządek i swobody szlacheckie, które były rzekomo zagrożone przez Konstytucję 3 maja. Ogiński nie chciał brać udziału w tych wydarzeniach i pod pretekstem choroby wyjechał z Grodna, ale po jakimś czasie musiał wrócić, ponieważ Siewiers, ten rosyjski poseł, wysłał do niego listy z żądaniami powrotu i groził mu konfiskatą majątku. Kiedy Ogiński wrócił, spotkał się tam, rozmawiał tam z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim. Poniatowski poprosił go o udzielenie gościny w
podczas powrotu do Warszawy, kiedy będzie wracał z Sejmu. Ogiński oczywiście jak najbardziej poczuł się zaszczycony tą propozycją królewską i wyruszył wcześniej, aby przygotować swój majątek na przybycie króla. Zarówno Ogiński, jak i król Poniatowski podróżowali z Grodna drogą, która zwała się Wielkim Gościńcem Litewskim. Był to trakt łączący dwie stolice Rzeczypospolitej obojga narodów, czyli Warszawę z Wilnem, przebiegającym przez Sokołów i przez Grodno. Jak przebiegała wizyta króla, wiemy z kilku źródeł. Między innymi wiemy z oficjalnego diariusza, czyli z dziennika królewskiego, jak również mamy pamiętniki samego Ogińskiego. Te pamiętniki Ogińskiego są bardziej oczywiście subiektywne, ale też są bardzo ciekawym źródłem historycznym. Tak więc, kiedy król zbliżał się do Sokołowa, Ogiński wyjechał kilka mil przed miasto, aby przyjąć królewski orszak. Król nie miał zbyt licznej świty, towarzyszyło mu zaledwie kilkunastu żołnierzy. Następnie razem przejechali przez Sokołów i skręcili w ulicę Lipową, znaczy w obecną ulicę Lipową. Wówczas była to po prostu droga łącząca miasto z pałacem. Posuwali się tą drogą, którą my teraz idziemy. Kiedy dotarli do dworu na Przyździadce, wówczas był tam po prostu drewniany dwór, ponieważ obecny murowany pałac został pobudowany dopiero przez rodzinę Hirschmanów w roku 1859. Ogiński przyjął króla obiadem. Po obiedzie król wysłuchał koncertu chóru złożonego z 14 chłopców pochodzących z Sokołowa i z okolicznych miejscowości. Chóru, który śpiewał proste ludowe piosenki. Podobno król bardzo był wzruszony tym śpiewaniem, tymi głosami prostych dzieci pochodzących tutaj właśnie z okolicznych terenów. Następnie Ogiński zaprosił króla do biblioteki, gdzie pokazał mu plany różnych budynków, które zamierzał zbudować na terenie swojego majątku, aby rozwinąć go gospodarczo. Pokazał mu również plany wsi Isabelburg, którą kazał zbudować dla kolonistów. To znaczy, chyba jednak jej nie zbudował, a zaledwie planował zbudować, ponieważ na żadnej mapie, ani w żadnych źródłach historycznych nigdzie nie znalazłem tej miejscowości, więc pewnie po prostu planował to zrobić. Pokazał również królowi wyroby sokołowskiej manufaktury, czyli te pasy, czyli chusty. Co ciekawe, jeden taki pas dotrwał do dzisiejszych czasów i jest przechowywany w zbiorze Muzeum Narodowego. Jest tam na nim wyszyty napis Fabryka Sokołów, więc jest to ciekawa pamiątka przeszłości. W tym momencie kończy się relacja z dziennika królewskiego, natomiast dalszą część znamy już tylko z pamiętników Ogińskiego, według których król odbył z nim długą, prywatną rozmowę w cztery oczy, podczas której zwierzył mu się z wielu swoich trosk i problemów. Zaczął opowiadać o tym, że całe jego panowanie był to dla niego bolesny czas, który przyniósł mu więcej trosk niż radości, a korona ciążyła mu na głowie, niemalże jak korona cierniowa na głowie Chrystusa. Jedynym momentem, podczas panowania, kiedy król czuł się naprawdę szczęśliwy, czuł się jak prawdziwy monarcha, jak ojciec narodu, to było uchwalenie Konstytucji 3 maja. Następnie zaczął bardzo ubolewać nad Konfederacją Targowicką, nad drugim rozbiorem Polski i nad losem naszej ojczyzny. Ogiński również zaczął zwierzać się królowi ze swoich zamierzeń. Powiedział, że jeżeli w Polsce nic się nie zmieni, to on zamierza wyjechać z tego kraju. Król zaczął na to bardzo mocno protestować, argumentując, że Polska potrzebuje takich światłych ludzi jak on i żeby nie wyjeżdżał. Następnie król udał się na spoczynek. Nazajutrz, kolejnego dnia, 6 grudnia, król rano spotkał się jeszcze z delegacją tych francuskich kolonistów, którzy opowiedzieli królowi o swoim życiu, o swojej pracy i oczywiście zachwalali Ogińskiego, ale
król był bardzo zachwycony przyjęciem, stanem majątku i być może wyjechał z Sokołowa w nieco lepszym nastroju niż do niego przyjeżdżał. Udał się następnie do Siedlec, do pałacu księżnej Aleksandry Ogińskiej. Także taki był w skrócie przebieg wizyty króla Poniatowskiego w Sokołowie. Co ciekawe, nie była to pierwsza królewska wizyta w naszym mieście. Ponad 200 lat wcześniej, w roku 1581, w Sokołowie przebywał król Stefan Batory, który w styczniu tego roku przyjął przysięgę delegatów miasta Rygi. Wówczas toczyła się wojna o inflanty z Moskwą i Ryga była to największe, najbogatsze miasto tego regionu. I właśnie w Sokołowie delegaci tego miasta zaprzysięgli wierność polskiemu królowi. Także w naszym mieście działa się historia ogólnopolska. Jest to pewnie też nieco mniej znany, nieco zapomniany fakt. W roku 1815 mieliśmy wizytę jeszcze jednego monarchy, wprawdzie narzuconego nam, ale noszącego tytuł króla Polski. W Sokołowie zatrzymał się wracający z Kongresu Wiedeńskiego car Aleksander I, który na tym kongresie przyjął tytuł króla Polski. No i właśnie jesteśmy, proszę Państwa, już przed pałacem na Przeździadce i tędy 231 lat temu wjeżdżał król Stanisław August Poniatowski. Oczywiście żadne z tych drzew nie pamięta tych czasów, ale alejka jest na pewno w tym samym miejscu. Król stąpał, to znaczy no, konie królewskie stąpały w tym samym miejscu, gdzie ja teraz stąpam. Także dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach o historii naszego miasta. Pozdrawiam.